Witam wszystkich, jest 20 dzień sierpnia, sobota. Startujemy właśnie spod pensjonatu w Rzymie i udajemy się do Neapolu. I prawdopodobnie dzisiaj będzie w końcu pierwszy nocleg na kempingu, bo żadnego hotelu nie mogłem znaleźć w pobliżu centrum. Więc się nie opłaca jeździć tam tej nazad bez sensu. Dlatego nocujemy na kempingu. Krzysiu już policzył trasę. 232 km i on na to liczy ponad 4 godziny. A to są mury Watykanu. Ledwo wyjechałem, to jest dosłownie minuta od tego miejsca, gdzie mieszkałem. Tu za tymi murami znajduje się państwo miasto Watykan. A po prawej, jakbyśmy pojechali teraz w prawo, to plac Świętego Piotra. Tutaj za tym murem. Ale my nie jedziemy w prawo, tylko jedziemy prosto. Bo tu w prawo zresztą nie wolno wjeżdżać. To jest tak wszystko pilnowane. Policji to tu stoi po prostu od metra. Krzysiu się tradycyjnie zgubił, zawsze jak jest potrzebny, to się... Słuchajcie, jest 10:50, jest 32 stopnie już. Ciekaw jestem, do ilu dojdzie dzisiaj. Piękne słońce, no Italia, słoneczna Italia. Na razie się bardzo dobrze jedzie, troszeczkę ruch zelżał, bo było bardzo, bardzo tłoczno na wyjeździe z tego Rzymu. A dzisiaj sobota, chyba wszyscy nad morze jadą. Ale w tę stronę też jest. Chyba wszyscy do Rzymu jadą. To co mi obchodzi, gdzie oni jadą, kurczę. Jestem gdzieś w połowie drogi, a ta droga, którą jadę w tej chwili, to Via Appia. Jak ktoś nie wie, co to jest, to może sobie wygooglować. Piękna, prosta droga, tylko czasami jakiś głąb jedzie. Niestety wolno i spowalnia wszystkich. Via Appia, piękny. Jak widać, nie trudno o zaproszenie ognia. Jest i pożar po lewej. Sucho, sucho, 30 stopni. 9 km, proszę. I 118 do celu. Ładna okolica tutaj. Ruch trochę stężał i się korkuje, ale widoki, no. Całkiem. Jeszcze niecałe 100 km zostało. Także na spokojnie, jest dopiero 12:20. Na dzisiaj więcej jazdy nie przewidujemy, ewentualnie bardzo krótko do Neapolu i z powrotem.
zobaczymy, jak to się ułoży wszystko. Po lewej góry, po prawej morze. Cóż można chcieć więcej? Plaża. Dzika plaża. No nie taka dzika znowu, ale strasznie dużo ludzi. Chciałem się zatrzymać i przekąpać, ale aż mi się odechciewa, jak patrzę na te tłumy. No pooglądajcie sobie troszeczkę, jak tu ładnie. Ładnie położona miejscowość. Ja bym chciał tu zamieszkać. Jak to załatwisz? O kurczę, bardzo ładnie. I każdy dom z widokiem na morze. To jest czas. No. I tyle mam do powiedzenia. No, tyle mam do powiedzenia, naprawdę. No, nie mówiłem. Tak sobie jadę tędy i myślę, że ta miejscowość, ona się nazywa Formia, dosyć duże miasto. To mi się wydaje, że bardzo dobra jest na wakacje. Są plaże, jest morze, ciepłe morze. Są góry, jakby się komuś morze znudziło. Czego chcieć więcej? Wszystko jest na miejscu. Ładna pogoda. Do Rzymu można tanio dolecieć, z Rzymu tutaj pociąg dojeżdża, zdaje się, bo widziałem tory. Także jak komuś brakuje pomysłu, to właśnie mu podałem. Widzicie hydroplan? Jest hydroplan. Chciałbym zobaczyć, jak ląduje na wodzie, ale niestety go nie zobaczę. Kolejna miejscowość. Szczerze mówiąc, nie znam nazwy, nie zwróciłem uwagi. Znowu się tłoczno zrobiło, mimo że jest czas siesty chyba, albo się zaczyna dopiero, nie wiem. Które oni praktykują, ale dużo jest pozamykanych lokali, ale niektóre są otwarte, to jeszcze nie wiem. Znaczy, że musi być gdzieś na pograniczu. Tu pewnie też by gdzieś była plaża po prawej. To jest miejscowość turystyczna, ale... Ale nie będę kombinował, zjeżdżam gdzieś. Zostało 44 km do celu. Woli zbliżam się do Neapolu. Krzysiu pokazuje 10 km jeszcze. Także już w zasadzie jesteśmy na przedmieściach. Zresztą no, mam wylądować na przedmieściach, więc jeszcze może nie. Ale zaraz mi się tutaj coś pokaże. To wtedy wam też pokażę, jak to wygląda. Dobrze się jechało, jest za 22. Także spoko. W ogóle bez przerwy żadnej. Nie musiałem wstawać. Teraz tylko muszę znaleźć nocleg.
Jestem na kempingu już po załatwieniu formalności wszelakich. Po załatwieniu formalności wszelakich. Pan jest tutaj bardzo miły. Wskazał mi wszystko, co jest mi potrzebne. Ale teraz muszę tylko dobrać odpowiednie miejsce, bo tu nie ma miejsc wyznaczonych. Można sobie wybrać samemu, tylko są pewne zasady. On mi to tłumaczył, wszystko zrozumiałem, mam nadzieję. Więc jestem na kempingu. Bardzo przyjemnie i cicho tutaj jest. Ale płacę tyle, ile za hotel, więc w zasadzie dużej oszczędności nie ma. Pokażę wam teraz, jak się namiot rozkłada. I w ten sposób namiot mamy już rozłożony. No to dobrze. W cieniu wszystko gra. Auto jeszcze muszę zaparkować w cieniu. To i tak nie ma znaczenia, bo zaraz będziemy lecieć na zwiedzanko. I w ten sposób jest 2:30, a ja się relaksuję. Cisza, spokój, łono natury. No tego mi było trzeba. Ale jeszcze dzisiaj mnie czeka wielkomiejski zgiełk. Udaję się do Neapolu na zwiedzanie. Jedyna okazja. Bo jutro już mnie tu nie będzie. Dostałem taki plan od tego uprzejmego pana na portierni. No i teraz patrzę. Wiecie, że w ogóle nocuję na kempingu, który jest położony na wulkanie. Dosyć ciekawe to jest. Można tutaj przejść się. Nie umieszkam tego uczynić. Może zaraz. Właśnie, o, tu jest ten plan. Ja jestem tutaj. Czekaj, gdzie ja jestem? Tutaj. Tutaj jestem. No, a tu można przejść się. O, wokół i tutaj krateru. No zobaczymy, jak to będzie. Przejdziemy się, zrobimy sobie tour. Najpierw to ja muszę do kibla skoczyć. No, mieszkam w wulkanie. Zaraz zobaczycie krater. Wystarczy kilka kroków zrobić. I ukazuje nam się coś takiego. Chyba widać, że wulkan jest wygasły, nie? Ja dziękuję, ale pierwszy raz jestem w wulkanie. Ale faktycznie powiem wam, że śmierdzi takim popiołem. Tak jakby się coś spaliło. Może nie przed chwilą, ale jakiś czas temu. Jest taki specyficzny zapach. To jest ciekawe właśnie. Tego się nie da uchwycić nigdzie. Zobaczcie, dzisiaj w erze YouTube'a i tych różnych Google Maps i tak dalej można praktycznie zwiedzać nie wychodząc z domu, ale zapachu się nie da. O. I to jest epicentrum. Kurde, jaki smród. O kurcze. No i to jest właśnie to, nie? I to chyba lawa ma taki smród. O Boże. Jak normalnie gówno sprzed 2000 lat. No normalnie nie są. O ja i stąd bo się zeżygam. Nie wiem czy to widać, ale tam się jeszcze dym unosi. I to on tak śmierdzi. Ja to widzę, nie wiem czy wy widzicie, bo kamera wszystkiego nie uchwyci. O Boże, ale smród jest straszny. O, tam dzieciak zasłania aż usta. Idziemy dalej.
Coś nie do końca wygasły ten wulkan chyba. Kurczę, Wikrze. O Boże, i ten smród wszechobecny. Idziemy sobie tam na górę, bo tam jest szlak jakiś taki, że można tam wejść i zobaczyć to z góry, jak to wygląda. No, coś tu gorąco. Coś tu gorąco. Trzeba teraz stąd spadać. Dobra, idziemy tam, gdzie wszyscy. O kurde. Dobrze, że wieje w tamtą stronę. Żeby nie czuć tego smrodu, że tak powiem. Ale normalnie parzy w stopy, idę stąd. Dobra, nie poszedłem jednak tam na górę. Wracam szybciutko do... Aha, tam jest siatka, to nie przejdę tam, dobra. Wracam szybciutko do namiotu i pakuję się i lecimy na Neapol, bo czasu mało. Już jest prawie czwarta. Trzeba miasto pozwiedzać troszeczkę. Gdzieś tam mam namiot. Teraz pójdziemy. Dobra, wyszedłem z kempingu, przeszedłem na drugą stronę ulicy i już mnie widok zatrzymał. Idę na stację metra, jeszcze nie wiem gdzie ona jest, ale się zaraz dowiem. I jedziemy metrem do Neapolu. Po analizie wyszło, że tak będzie lepiej niż tam szukać parkingu. Zresztą mam dosyć samochodu. Wolę się przejść na piechotę. Rowerem jest za daleko, a poza tym tu górek dużo. Dobra, idziemy na metro. Ono ponoć jest tanie, także zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Ale tu ładnie. No, jest to ciekawa miejscowość. Jest odpowiednie miejsce, żeby się rozejrzeć. I tu w dole właśnie to, co widzicie, to jest ten krater od wulkanu. Ja tam na dole mieszkam. A tutaj sobie poszedłem, bo myślałem, że coś będzie widać. Myślałem, że się da wejść tam na samą górę, ale się nie da. No, tu komuś wysechł basen. Dobra, idziemy dalej. Na metra szukać. Zasada numer jeden. Szukając metra, kierujemy się zawsze w dół. Bo metro jeździ na dole. Taka mądrość życiowa. Mógłbym oczywiście... pójść sobie na górę tutaj, tędy, tu nawet ktoś wydeptał jakąś ścieżynkę taką mini coś, widać, że tędy tu ktoś chodził. O, jest to coś, no ale nie chce mi się przez te kaktusy przedzierać tutaj. Nie jestem odpowiednio ubrany, bo mam sandały. Dobra, idziemy. Jeszcze lepiej widać to wszystko. Tu jest ta mieścinka i tam na dole gdzieś jest metro, nie wiem, czy to są te tory kolejowe, to jest zwykła kolej chyba ta. Nie wiem, gdzie jest od metra tory, no zobaczymy, dobra. Trzeba będzie zejść w dół. Tylko jak to zrobić, pytanie. Gdzieś tam pójdziemy, dobra. A tak wygląda przykładowy przystanek komunikacji autobusowej. Jest tylko nazwa przystanku. To jest reklama i tu nic nie ma. I to nie jest tak, że ktoś zerwał. Było wcześniej i ktoś zerwał. Tylko w ogóle nie ma. To jest wszechobecny bajzel. Nie ma rozkładu jazdy, nie ma nic. Radź sobie człowieku sam. Kurza twarz, co jeden widok to lepszy. Naprawdę. Aż już nie wiem, co kręcić. O Boże. I tak idę, szukam tego metra. A to już musi być gdzieś blisko, nie? Chyba tak. No jest w tym mieście pewien niepowtarzalny klimat. Ale to nie jest miejsce, w którym bym chciał mieszkać. To już mieszkałem w takim.
Dobra, to to wygrało. To wygrało bezapelacyjnie. Już miałem iść do domu, ale mi się nie chce. Ostrość, poproszę. O tak. This is how I live.